10 najpiękniejszych zabytków UNESCO na świecie. Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 najpiękniejszych zabytków UNESCO na świecie. Ranking jest moim subiektywnym zestawieniem, więc chętnie poczytam komentarze z Waszymi propozycjami. Standardowo zachęcam gorąco do zostawiania łapek w górę pod filmem, jeśli film Wam się spodobał, oraz do subskrybowania kanału. Zapraszam do oglądania. Numer 10. Fuji. Jest to czynny stratowulkan leżący na wyspie Honshu na terenie Japonii. Wulkan jest zarazem najwyższym szczytem Japonii o wysokości 3776 metrów nad poziomem morza. Rok 663 jest uznawany za datę pierwszego wejścia na jego szczyt. Fuji jest uznawaną za świętą górę przez wyznawców Shinto, czyli tradycyjnej religii japońskiej. Warto dodać, że wulkan znajduje się na terenie Parku Narodowego, w którym możemy znaleźć wiele ciekawych miejsc, jak na przykład obserwatorium meteorologiczne, malownicze jeziora zwane pięcioma jeziorami Fuji, czy schroniska dla turystów. Od roku 2013 Fuji znajduje się na elitarnej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Numer 9. La Habana Vieja w Hawanie. Jest to najstarsza część miasta Hawana, znajdującego się w Ameryce Północnej na Kubie. Populacja samej Hawany według danych z roku 2010 wyniosła 2 135 498 mieszkańców, a powierzchnia to 721 km2. Stare miasto od roku 1982 znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Sercem La Habana Vieja jest główny plac Starego Miasta z barokową katedrą. Oprócz tego możemy tu podziwiać takie zabytki jak Muzeum Rewolucji Kubańskiej, XVI-wieczny zamek i Fort Morro, zamek de la Real Fuerza z tego samego wieku, XVIII-wieczny senat, katedrę Niepokalanego Poczęcia, klasztor Santa Clara z roku 1644, Kościół San Francisco z roku 1656 oraz Ratusz Miejski z roku 1792. Numer 9. Huoyan. Jest to bajeczne miasto położone w Wietnamie w prowincji Quang Nam. Jego populacja według danych z roku 2009 wyniosła 69 222 mieszkańców, a jego powierzchnia to 60 km2. Huoyan jest urokliwym miastem portowym, słynącym ze wspaniałych miejsc oraz nienagannej kuchni. W latach 90. centrum miasta przeszło gruntowny remont. Obecnie Huoyan jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Indochinach. Według przewodnika Lonely Planet jest to jednocześnie jedno z najpiękniejszych i przyjaznych turystom miejsc w regionie. Od roku 1999 miasto znajduje się na elitarnej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Numer 7. Wodospad Iguazu. Jest to przepiękny wodospad położony w Ameryce Południowej na granicy argentyńsko-brazylijskiej na rzece Iguazu. Jego wysokość waha się od 60 do 82 metrów. 82 metry to też wysokość najwyższej pojedynczej strugi wodospadu Iguazu. Wodospad znajduje się na terenie dwóch parków narodowych. To jest po stronie argentyńskiej w Parku Narodowym Iguazu, a po stronie brazylijskiej w Parku Narodowym Iguazu. Obydwa parki figurują na liście światowego dziedzictwa UNESCO wraz z opisywanym wodospadem Iguazu. Jako ciekawostkę dodam, że park w Brazylii jest drugim najstarszym parku w tym kraju. Numer 6. Wielka Rafa Koralowa. Jest to największa rafa koralowa w świata, znajdująca się w Australii na Morzu Koralowym. Przez wieki o jej istnieniu wiedzieli tylko aborygeni, aż do czerwca roku 1770, kiedy to została odkryta przez Europejczyków. W roku 1975 na tym terenie powstał Park Morski Wielkiej Rafy Koralowej. Od roku 1981 Wielka Rafa Koralowa widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Numer 5. Wielki Mur Chiński.
Jest to wspaniała budowla, będąca systemem ówczesnej obrony złożonej z muru, sieci fortów czy wież obserwacyjnych. Docelowo Wielki Mur Chiński miał chronić przed najazdami mieszkańców tzw. Wielkiego Stepu. Przyjmuje się, że mur rozciągał się od Shanghuaiguan do Yangguan. Łączna długość Wielkiego Muru liczy prawie 8852 km. Trzeba zaznaczyć, że długość obejmuje cały system fortyfikacji wraz z zaporami naturalnymi, jakimi są rzeki czy wzgórza. Od roku 1987 obiekt znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a od roku 2007 należy też do 7 nowych cudów świata. Numer 4. Petra. Są to przepiękne ruiny miasta Nabatejczyków, czyli starożytnego ludu o korzeniach semickich. Znajdują się w Azji, na terenie jordańskiego królestwa haszymickiego, w skrócie Jordanii. Pierwsze wzmianki o zamieszkujących Petrę Nabatejczykach pochodzą z IV wieku przed naszą erą, ale zanim tu się osiedlili, to tereny były zasiedlone przez myśliwych. Przyjmuje się, że pierwsze ślady archeologiczne osadnictwa na tym terenie pochodzą z 9000 roku przed naszą erą, czyli okresu neolitycznego. Najciekawszym obiektem wśród ruin jest tak zwana Alczazna, zwana też skarbcem Farona. Jest to przepiękna budowla, wykuta w skale pochodząca z okresu I lub II wieku naszej ery. Od roku 1985 Petra znajduje się na elitarnej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a od roku 2007 należy też do nowych 7 cudów świata. Numer 3. Wielki Kanion. Jest to przepiękny kanion znajdujący się w Stanach Zjednoczonych w stanie Arizona. Obszar kanionu stanowi Park Narodowy Wielkiego Kanionu, a sam kanion jest przełomem rzeki Colorado i uważany jest za największy przełom na świecie. Mierzy aż 446 km, licząc od jego początku w Lee's Ferry aż do końca w rejonie Grand Wash Cliff. Zaskakuje jego szerokość, bowiem kanion w najszerszym miejscu liczy aż 29 km, a w najwęższym zaledwie 800 metrów. W roku 2007 zbudowano platformę widokową, tak zwany Skywalk. Teraz znajduje się na wysokości 1217 metrów, co czyni go najwyżej położoną platformą widokową na świecie. Od roku 1979 Wielki Kanion wraz z Parkiem Narodowym Wielkiego Kanionu znajduje się na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Numer 2. Machu Picchu. Jest to przepiękne miasto Inków, znajdujące się w Ameryce Południowej, na terenie Peru. Powstało w wieku XV, chociaż robi wrażenie, jakby było znacznie starsze. W tamtych czasach miejscowość zamieszkiwali głównie duchowni, arystokracja oraz żołnierze. W roku 1537 miasto zostało opuszczone i zapomniane na wieki. Po wiekach odkryte na nowo, to jest w roku 1912 przez amerykańskiego profesora Hermana Binghama. Machu Picchu robi niesamowite wrażenie, szczególnie podziwianie z pobliskich gór. Od roku 1983 znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a od roku 2007 należy też do tzw. Nowych 7 Cudów Świata. I numer 1. Taj Mahal. Jest to przepiękne mauzoleum położone w Azji, na terenie Indii. Taj Mahal według legendy powstał na cześć zmarłej żony ówczesnego cesarza, która miała 3 życzenia przed śmiercią. Żeby nigdy się nie ożenił, zaopiekował się dziećmi oraz postawił na jej cześć budynek. Budowla powstała w roku 1654, a jej budowa trwała aż 22 lata. Od roku 1983 obiekt znajduje się na elitarnej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Budynek jest zbudowany w całości z marmuru i pokryty licznymi kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi oraz dekoracjami z czarnego marmuru. Na koniec dodam, że Taj Mahal zaliczany jest też do tzw. Nowych 7 Cudów Świata.
I tym sposobem doszliśmy do końca materiału. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zapraszam do zasubskrybowania kanału i oczywiście zachęcam do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Cześć!